Cześć. Dzisiaj się wybrałem na sandacze do Gdańska. Zobaczymy. Sezon się zaczął wczoraj. Dopiero jest wieczór, jest gdzieś w 11:30. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy zestawik wygląda w ten sposób? Mamy. Przybliżę może trochę. Taki zoomik zrobię. O. Teraz lepiej będzie widać. Zobacz, jest agrafka tu. Potem jest gumeczka. Hidropszacik. Gumeczka jest oczywiście. A trochę połknął. O. Teraz lepiej widać. Gumeczka jest zielona z haczykiem dwójką. Niebieski zander. No i potem jest ciężarek, oliwka, gdzieś 15 gram. No i ten zestawik, jest wszystko na fluorokarbonie 0,15. Widać ruch tutaj mamy trochę, ale się tym nie martwimy. Trzeba rzucać, machać i może coś się wyłowi. Szanse są, bo tak, bo tutaj łowią ryby. Łowią konkretnie nasze zanderki, sandaczyki. A czy złowimy dzisiaj? Zobaczymy. No, będę dzisiaj do nocy, więc jest szansa, że coś połowię. No i oczywiście teraz sobie trzeba zarzucić. Tu trochę przeszkadza mi murek. Wszystko mi przeszkadza, szczerze mówiąc. Ale o, rzucimy. Pyk, opadł do dna. I czekamy sobie. Tak w ogóle chciałem dodać, że to jest trociówka 3,3. Dajwa Ballistic. Ale po prostu taką mam. Nie kupowałem specjalnie na sandacze. Nie potrzeba mi tyle wędek. To nie wędka łowi, tylko człowiek. Natomiast bardzo dobrze na niej czuć wszelkie brania, wszelkie puknięcia nawet. Więc tutaj zwłaszcza, że do dropshota szczególnie to nie ma znaczenia. Tutaj jakichś podbić mocnych nie muszę robić. Leciutko, delikatnie ruszam przynętą i to daje to, czego oczekiwałbym od wędki. Natomiast bardzo dobrze będzie trzymała rybę przy holowaniu. Nawet nie muszę jej mocno wpinać wtedy, bo ona i tak ją utrzyma. Będzie się ładnie tutaj współpracowało. Nie zapinałem też jakoś mocno bębna. Jest tak sobie naciągnięty, tak jak do szczupaków. Zobaczymy, co wyjdzie. Zresztą ten fluorokarbon 0,15 też jest cieniutki, więc nie chciałbym tutaj też, żeby mi się coś zerwało. Więc wolę mieć trochę delikatniej, a przynajmniej wiedzieć, że wszystko wytrzyma. Wieczór się zbliża, już blisko, teraz ciemno będzie. No, zmieniłem sobie na boczny trok. Proporcje tak 50 cm i 1,5 metra troka. No jest teraz ciemniej, tak więc liczę, że zaraz ten sandacz zacznie pracować. Bardzo powolutku, bardzo delikatnie sobie ten troczek prowadzę. Co chwilę mam jakichś gości, oczywiście jestem w centrum Gdańska w końcu, więc dość ciekawie jest. Odwiedziły mnie dwie fajne rodzinki z dziećmi, pozdrawiam. Oczywiście fajnie zawsze doraźniej niż samemu stać, tak? I czekać na rybę. No i zobaczymy, co będzie później. Na razie nic nie było, jedno puknięcie tylko delikatne. Jeszcze jak miałem na dropie. Na dropie zmieniłem na 50 cm, ale mi się urwało wszystko. Tak więc teraz mówię na tym boczniaku, zobaczymy, co będzie. No, mam nadzieję, że coś się uda, bo
kiepsko by było, jakby jednak się zakończyło fiaskiem. Wodorówki oczywiście też pływają. A powrót niestety na tarczy. Nie udało się nic złowić. No ale tak bywa, no nie zawsze jest tak, że się uda. No cóż, zobaczymy. Innym razem też rozmawiałem z innymi i też nic nie połowili tutaj, więc po prostu za wcześnie jest jeszcze na sandacza na Motławie i tyle. A więc no, dajcie łapkę w górę na pocieszenie. Subskrybujcie kanał. Następnym razem będzie lepiej. Trzymajcie się.